Dzień dobry Państwu! Rozpoczynamy kolejny sezon Akademii Rzepaku. Jesteśmy z Wami od 2018 roku, czyli spotykamy się już siódmy raz. Naszym celem jest dostarczenie Państwu niezbędnych informacji dotyczących agrotechniki rzepaku. Rzepak to jedna z najważniejszych gospodarczo roślin, jakie uprawiane są w Polsce. Jej areał w ostatnich sezonach przekroczył milion hektarów. Jest to oczywiście szansa, ale zarazem zagrożenie. Wąski podozmian, zmieniające się warunki uprawy, regulacje prawne oraz sytuacja geopolityczna sprawiają, że uprawa rzepaku jest coraz trudniejsza. Wysoka presja chorób i szkodników i jednocześnie ograniczone możliwości walki z nimi powodują, że stale musimy szukać nowych rozwiązań i sposobów uprawy. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie, zarówno te w formie materiałów filmowych. A także spotkań polowych pomogą Państwu w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących uprawy rzepaku. Dzisiejsza sesja poświęcona jest ochronie rzepaku przed patogenami. Naszymi gośćmi są pan profesor Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, omówi aktualne zagrożenia na plantacjach rzepaku, dr Marcin Łański z firmy BASF, przedstawi nowe rozwiązania w ochronie fungicydowej. Przemysław Gawlas z firmy Kortewa zaproponuje rozwiązania insektycydowe w zaprawianiu nasion rzepaku oraz Tomasz Szymański firmy Zaten Union zaprezentuje temat wybór właściwej odmiany, odmiany w dobie zmieniających się warunków środowiskowych. Zapraszamy do obejrzenia materiału i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu opowiedzieć o aktualnej sytuacji na polach rzepaku oraz możliwości ochrony roślin, a konkretnie rzepaku w sezonie 2023-2024. Jaka jest sytuacja i jaka była jesienią? Warunki do rozwoju rzepaku były bardzo dobre. Z powodu panujących dodatnich temperatur i odpowiedniej ilości wody, bo tej wody nam nie brakowało, Rzepak w wielu rejonach Polski rozwijał się poprawnie. Niekiedy muszę powiedzieć, że nawet ten rozwój był wybujały, ale to zależało oczywiście od uprawianej odmiany. Pojawianie się sprawców chorób wczesną jesienią jest bardzo ważne i istotne ze względu na to, że już od momentu wschodów rzepaku powinniśmy prowadzić monitoring i korzystać zarówno z danych, które udostępnia Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, w połączeniu z systemem pojawu epidemii chorób, który w Polsce jest producentom żabaku znany. Wracając do koniecznego monitoringu. Przede wszystkim monitorujemy występowanie sprawców chorób. Tutaj mam na myśli głównie takie choroby jak sucha z kapustnych, ale także. Inne jednostki chorobowe, o których później będziemy mówić, dotyczą dotyczy to kiły kapusty powodowanej przez sprawcę nietypowego, a mianowicie pierwotniaka, który nazywa się plazmodyfora Bracica. Monitoring także dotyczy obecności szkodników. Z tego powodu wykładamy między innymi różnego rodzaju tablice chwytne, naczynia chwytne żeby dowiedzieć się, jakie szkodniki w danym czasie się pojawiają, i jakie jest ich nasilenie. No i oczywiście y, ma to także na celu ewentualne stwierdzenie zagrożenia przez wirusa żółtaczki rzepy, y, którego y, wektorem są mszyce. Y, tu widzimy, proszę Państwa, objawy y, etiologiczne y, sprawcy suchej zgniezdy kapustych, to jest tam, gdzie ta szczałka pokazuje plamę. Najczęściej jest to plama owalna, otoczona y, y, chlorotyczną wódką, niekiedy ta wódka jest brązowa, niekiedy to tło jest popielate lub brązowe, ale charakterystyczne, co się pojawia na tej plamie, to są owocyki stadium konidialnego sprawcy choroby. Przypominam, że do tej pory y, grzybem y, rodzaju leptosferia, y, to był patogen, który powodował na osułą zgnizdę. Teraz nazwa rodzajowa się zmieniła na plemodomus. Proszę to zapamiętać. Yy, widzimy na plantacji tutaj, proszę Państwa, na tym slajdzie yy, yy, dobrze rozwinięty rzepak, tak jak wspominałem, yy, o właściwym yy, zagęszczeniu. Nawet w niektórych przypadkach wydaje się, że ta obsada jest zbyt wysoka. Te żółkniące liście to jest yy, skutek porażenia przez sprawcę Suchej z suchej ale także może być efektem innych problemów, na przykład obecności śmietki, czy śmietki kapuścianej, czy organizmu grzybopodobnego takim, jakim jest grzyb, grzyb, który powoduje nam mocniaka rzekomego. Bardzo ważnym problemem w wielu rejonach Polski, ale szczególnie dotyczy to Południowo-zachodniej części, północno-wschodniej, północnej części zachodnio-pomorskiej, także w Lubuskim, rolnicy napotykają na bardzo istotny problem i ciekawe zjawisko, z którym nie zawsze mogą sobie poradzić. Mianowicie, wykonując monitoring, pobierając rośliny, widzą dziwnie zniekształcone korzenie rzepaku. W zasadzie można powiedzieć, że Drobne korzenie zanikają lub są nieliczne, a system korzeniowy zmienia się w różnego rodzaju wyrośla lub one mogą być żodkiewkowate, mogą być w formie paluszków. Tak do końca nie wiemy dlaczego jest taka różnica morfologiczna. Jest to wyraźny objaw porażenia rzepaku właśnie przez sprawcę kiły kapusty. Tutaj widzimy tego typu objawy. W tym sezonie już niestety kilka plantacji, że tak powiem, takich mieliśmy okazję monitorować. Mówiliś, mówię, że mieliśmy, bo to nie tylko ja byłem, ale cała moja załoga i widzieliśmy plantacje, gdzie ewidentnie kiła kapusty występowała. Wydawałoby się, że ten problem jest rozwiązany, bo mamy odmiany odporne, ale się okazuje, że rolnicy nie zawsze są świadomi, że zarodniki kiły znajdują się w glebie. No, i wtedy dochodzi do takiego porażenia, jak tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie. Proszę nie mylić objawów kiły kapusty z objawami, które powoduje chowacz brukwiaczek. On też powoduje takie narośla, jak tutaj Państwo widzicie, ale po przekrojeniu takiego, takiej, takiego guza, można powiedzieć, że wewnątrz jest albo kafra czyli miejsce, w którym żerowały larwy, albo jak nam się uda, to nawet widzimy te larwy i to jest ten slajd, to zdjęcie po lewej stronie, gdzie widzimy takie dwie larwy właśnie chowacza galasówka. nigdy tych larw może być więcej, nawet do kilkunastu. Jaka jest różnica? Tak jak powiedziałem, jest kafra, a nie tak jak przecinamy w przypadku kiły, kapusty, gus? To jest y, ciągła powierzchnia, a poza tym te guzy powodowane przez chowacza galasówka, one są nieco wyżej, w tej części właściwie przyziemnej, y, lekko y, nadziemnej szyi korzeniowej, natomiast kiła kapusty to jest y, najczęściej ta część typowa, korzeniowa, podziemna. Do innych patogenów, które obserwowaliśmy i nadal obserwujemy y, o tej porze, Będą należeć przede wszystkim sprawcy czerni krzyżowych. Dlaczego mówię sprawcy? Bo to nie jest jeden gatunek grzyba, tylko jest to kilka gatunków grzyba, który od samego początku rozwoju rzepaku towarzyszy tej uprawie. Jest to plama najczęściej czarna, ciemnobrunatna, otoczona chlorotyczną wódką, i ona się z biegiem czasu rozrasta, a na powierzchni jest luźny nalot grzybni. Zarodnikami konidialnymi, które dalej rozprzestrzeniają się na zdrowe liście. Obok, po prawej, możecie Państwo zauważyć plamy, które są bardzo podobne do plam, które nam powoduje sprawca suchej zgnizdy kapustnych, ale jest to biała plamistość liści. To jest inny grzyb chorobotwórczy, który to powoduje. To jest pseudo kapsela. I proszę Państwa, widać, że plama jest podobna, ale. Zwracam uwagę, że na powierzchni tej plamy nie ma żadnych owocników grzyba. Może być tylko luźny nalot grzybni, sprawcy choroby. Ta choroba pojawia się już na jesieni, ale ona towarzyszy uprawom rzepaku praktycznie do końca wegetacji. Szczególnie ją widać wtedy, kiedy rzepak znajduje się w fazie około kwitnieniowej. Na liściach takich plam pojawia się wiele i te plamy powodują. Że y, następuje nekrotyzacja niekiedy całych blaszek liściowych. Dlaczego tu są te mszyce? Można by powiedzieć, że jest to pomyłka. <laughs> nie jest to pomyłka, proszę Państwa, dlatego, że myszyce są bardzo istotnym szkodnikiem w rzepaku, a przede wszystkim y, bardzo ważnym wektorem wirusa żółtaczki rzepy. Dlatego nie bez powodu tutaj one bytują i żerują. Jak widzimy, ten liście jest taki lekko buraczkowy, taki fioletowy, czyli nie jest to typowa barwa dla blaszki liściowej o tej porze, bo ta blaszka powinna być żywo zielona. Jest to wskazanie na to, że prawdopodobnie y, w cytoplaźmie komórek już znajduje się wirus żółtaczki rzepy i jeżeli teraz następuje żerowanie mszycy, a potem ewentualny przelot y, czy przejście, bo tutaj widzimy, że ta mszyca jest bez skrzydła, więc jest trudno omigrować, ale z wiatrem oczywiście ona może być przeniesiona i wtedy żeruje na zdrowych blaszkach liściowych, przenosząc nam tego groźnego wirusa, który dobrze zadomowił się w rzepaku. Bo jak były wykonywane badania, to z wielu setek prób, na 80% tych prób potwierdzono obecność. Wirusa żółtaczki rzepy. Oczywiście były to badania molekularne. Następnie, proszę Państwa, chciałbym przybliżyć generalnie problem, można powiedzieć, ruchu znaczenia chorób. Zmienia się nam znaczenie gatunków grzybów, które powodują choroby, ale zawsze te pierwsze miejsca zajmuje suła z gdzieś kapustnych, następnie kiła kapusty następnie wirus żółtaczki rzepy, ale później oczywiście daje się weznaki znaki szara pleś, krzyżowych, wertycylioza, moczniaki, cylindrosporioza. Oczywiście pod koniec rozwoju rzepaków, wtedy kiedy rzepak zaczyna kwitnąć, kiedy ma żółte pąki, może pojawić się zgnizna twardzikowa, a w okresie pozimowym choroba takiego złego zimowania, jaką może być zgnilizna rzepaku. W tym roku zauważycie się Takich plantacji opanowanych przez grzyby rodzaju tyfula, które powodują zgnizdny rzepaku, nie było wiele. Do mniej znanych chorób, które już tutaj były wymienione, a, wymienione, a mogą wystąpić wiosną, należy tutaj zaliczyć wertycyliozę. To jest choroba, która jest najczęściej powodowana przez gatunek wertycylium longispora, ale mogą uczestniczyć w tej chorobie inne gatunki z tego rodzaju. Następnie to jest gnizna rzepaku, powodowana przez grzyby z rodzaju tyfula. Czterdziestoletnia rzepaku jest od dawna znana, szczególnie w, u naszych zachodnich braci. Dotyczy to Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji. Jest to choroba często numer jeden, powodująca najwyższe straty w, 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 plon, w plonie rzepaku. No i oczywiście ta biała plamistość liści rzepaku, która jest bardzo podobna do. Y, do suchej zgnizdy kapustnych. Y, te choroby są groźne z różnego powodu. Wertycylioza zostawia nam y, mikrokonidia w glebie. W zasadzie one są nie do zwalczania. Y, te mikrokonidia pogarszają stan fitosanitarny sanitarny gleby. Y, y, I tutaj musimy bardzo y, uważać. Jedną y, z problemów, gdzie można uciec do tej choroby, jest rzad, rzadsze uprawianie. Na tym samym polu rzepaku, ale wiadomo, że nie jest to wcale takie łatwe ustawić odpowiednio płodozmian z długimi przerwami w uprawie rzepaku. W tych gospodarstwach, w których rzepak uprawia się na dużych powierzchniach. Gnizdę rzepaku, jak wspomniałem, ona występuje od czasu do czasu. Choroba złego zimowania, choroba wywoływana też przez długie przykrycie yy, przez okrywę śnieżną rzepaku, co w Polsce ma rzadko miejsce. Ale jak już wystąpi rzeczywiście taka plantacja opanowana przez zgnizdę, gdzie jest gliznę rzepaku, wygląda bardzo, bardzo niedobrze. do z kolei jest o tyle groźna, że często rolnicy mają tą chorobę, a nawet nie zdają sobie sprawy z jej występowania. Jest to choroba, która przede wszystkim rozpoczyna się w okresie jesieni, ale większość czasu ten grzyb jest w postaci utajonej. Rolnik, producent nie widzi y, problemu, ponieważ nie ma żadnych oznak na powierzchni liścia i wtedy bardzo dobrą robotę wykonują zabiegi jesienne, y, dedykowane głównie suchej z liście kapusty, ale które y, substancje, substancje czynne tych fungicydów także mogą nam zwalczyć y, sprawcę cylindrosporiozy, czyli grzyba Prenopeziza Biała prawistość liści rzepaku podobnie. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że ta choroba jest i przy okazji także monitorowali jej występowanie. Tutaj zobrazowane są te choroby. Pałecznica rzepaku, czyli ta zgnizna rzepaku. Jak widać, no, plantacja wygląda bardzo nieciekawie. Jest bardzo ważne rozpoznanie, czy to jest stan spowodowany obecnością. Grzybów rodzaju tyfula, które powodują nam tą zgniliznę, inaczej nazywamy ją pałecznicą rzepaku, czy może to jest wymarznięty rzepak. Jest to bardzo istotne, między innymi ze względu na to, kiedy ubiegamy się o ubezpieczenie, bo jeżeli plantacja jest ubezpieczona przed wymarzaniem, to oczywiście będzie to zrekompensowane przez zakład ubezpieczeń, ale jeżeli to jest pałecznica, to zakład ubezpieczeniowy nie ma powodu płacić. Za to, że choroba zniszczyła plantację. Y tutaj przypomnienie jeszcze tej białej prawistości liści. Tak jak wspomniałem, różne obrazy w różnej y porze roku. Takich objawów będziecie Państwo y musieli się spodziewać na wiosnę, dlatego że ta choroba zaczyna się y bardzo rozpowszechniać, a nie jest jeszcze znana. I objawy cyndosporioza, o której wspomniałem. Tej choroby, która której sprawca rozwija się w sposób latentny, niewidoczny, bardzo długo. Teraz właśnie niedługo będziemy widzieć takie objawy, jak tutaj Państwo widzicie. Na liściu lewym, tam gdzie pisze cylindrosporioza, widzimy na cerwulusy, To wygląda tak, jakby kropla mleka spadła na ciemny blat i się rozproszyła, ale później ta choroba powoduje szkody i to jest ten liść po prawej. Następuje zamieranie części blaszki liściowej. Następuje pękanie blaszki liściowej, zahamowanie wzrostu. Grzyb jest też niebezpieczny, bo on nie tylko atakuje liście. To by był może nie taki duży problem, ale on atakuje łodygi, rozgałęzienia, pąki kwiatowe, kwiaty, a nawet łuszczyny. W związku z czym rzeczywiście, jeżeli wystąpi i nie jest ten grzyb zwalczany, celi może spowodować duże straty w plonie. Jakie mamy możliwości zwalczania? Tej cylindrosporiozy i najlepiej, żeby używać takie substancje czynne jak temukonazole, czyli metkonazol, temukonazol, jest też środek, który zawiera difekonazol z paklobutrazolem. Łącznie takich fungicydów, które możemy zastosować do ograniczenia sprawcy cylindrosporiozy w uprawie rzepaku, mamy aż 29. Czyli wybór można powiedzieć jest duży. Tylko dobrze trzeba rozpoznać zagrożenie. Następna choroba to jest wertycylioza, o której wspomniałem. Taką dosyć spektakularnym obrazem obecności wertycyliozy jest żółknięcie połowy liścia, czy zamieranie połowy liścia, a druga połowa jest żywo zielona. Jest to wynik zatkania naczyń przez grzybnie sprawcy wertycyliozy, i te naczynie zatkane nie przewodzą wody, składników pokarmowych i ta część liście zamiera. Jeżeli chodzi o łodygę, to objawy wyglądają inaczej. Początkowo powstaje żółta smuga idąca od powierzchni gleby ku górze, a potem ta smuga zaczyna być brązowa, a przed zbiorem na tej smudze pojawiają się, tak w tym, na tym środkowym zdjęciu, takie małe, drobne, czarne struktury, które przypominają y, opiłki żelaza y, i to są właśnie mikrosklerocja, y, bardzo niebezpieczne potem do dalszego rozprzestrzenienia y, się y, choroby i patogena. Natomiast jeżeli ta łodyga jest z tą smugą, roślina traci turgor, wiednie. najczęściej to jest bardzo widoczne wtedy, kiedy y, istnieje niedobór wody, w okresie, kiedy rzepak kwitnie, to wtedy jest to takie spektakularne, i stosunkowo łatwo policzyć, jaki procent roślin jest porażonych przez wertycyliozę. Substancje czynne, które są zarejestrowane do wertycyliozy, nie ma ich tak dużo, ale najczęściej to są substancje czynne z grupy strobiruryn, a mianowicie azoksystrobina i także fungicyt dwuskładnikowy zawierający azoksystrobinę z triazolem, proteokonazolem. Czyli też takie możliwości zwalczania są, chociaż w przypadku. Wertycyliozy, i wcześniej ten zabieg się wykona, tym lepiej, bo choroba rozwija się wolno, źródło jest w glebie, a wiadomo, jak źródło choroby jest w glebie, jest bardzo trudno taki grzyb chorobotwórczy zwalczać. No, dochodzimy tutaj do bardzo ważnego sprawcy, który pojawi się w okresie, kiedy zaczną nam rzepaki intensywnie rosnąć, kiedy będą w fazie zielonego, żółtego pąka, kiedy rozpoczną kwitnienie. Wtedy tą bardzo ważną chorobą jest zgnizda twardzikowa. I tutaj y, musimy być bardzo czuli, dlatego że można powiedzieć, nie mamy okresu zimowego spoczynku. Y, temperatury zarówno jesienią, jak i zimą y, i oczywiście wczesną wiosną y, są na tyle korzystne, że będą y, stymulować rozwój sprawcy y, zglizy twardzikowej. A jednym z ważnych elementów są przetwalniki grzyba, z których wyrastają owocniki grzyba. To są właśnie te małe, monetkowate, brązowe tutaj talerzyki, które widzicie. I ten owocnik grzyba jest w stanie wyprodukować od 2 do 20 milionów zarodników workowych, które potem rozpraszają się na plantacji i porażają nam rzepak gwałtownie i szybko, szczególnie wtedy, kiedy. Ku temu są sprzyjające warunki. Tutaj widzimy właśnie takie nietypowe sytuacje. Dla, właściwie nie powinienem mówić o tej porze o y, zgniździe twardzikowej, y, bo nie powinno być warunków do tego, żeby y, z przetralników wyrastały apotecja, czyli te owocniki grzyba. Ale proszę Państwa, y, warunki pogodowe, wilgotna gleba, temperatury dobowe, y, wysoka wilgotność powietrza y, powodują, y, że y, te y, momenty. Y, ulegają zmianie, i tu widzimy przykład, że potencja otworzyły się dopiero, y, otwierały się od 13 maja do 10 czerwca, czyli po fazie kwitnienia rzepaku. A etykiety nam mówią, że mamy stosować środki w momencie, kiedy dopadają pierwsze płatki kwiatowe. Czyli jest to zupełnie inna faza. Tak było w roku 2021, a w roku 2022, proszę Państwa, sytuacja była odwrotna. Apotencje otworzyły się. Przedwa zamknienia rzepaku. Dlatego monitoring w przypadku chorób, a szczególnie w przypadku tak ważnej choroby, jaką jest glizda twardzikowa, jest to bardzo, bardzo ważny i istotny, żeby nie przegapić optymalnego momentu, kiedy powinniśmy zastosować środek grzybobójczy w celu zahamowania czy zlikwidowania sprawcy zgizny twardzikowej. I tu można powiedzieć jest takich kilka scenariuszy. Kiedy jest niewielka ilość opadów i umiarkowana temperatura, to wtedy rzepak rośnie bardziej wolno, jest bardziej leniwy, gleba jest sucha, wilgotność jest umiarkowana. Wtedy następuje hamowanie rozwoju sprawców chorób. Szczególnie dotyczy to zgnizy twardzikowej. Wtedy nie stanowi problemu szara pleśń, nie ma uszkodzeń fizjologicznych. Rośliny prawidłowo wykształcone, no, niekiedy mogą wykazywać niedobory składników pokarmowych. Jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji? Jest możliwość wykonania zabiegu fungicynowego w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych na pędzie głównym, lub możliwość wykonania zabiegu przy użyciu substancji czynnych o szerokim, można powiedzieć, bardzo szerokim spektrum zwalczania patogenów. Ale tutaj jest konieczna częsta ilustracja częste wizyty na polu. Y, dlatego, że one nam dadzą odpowiedź, y, kiedy pojawi się choroba, i wtedy nie przeoczymy pierwszych objawów y, choroby. Y, y, może też być wykonanie zabiegu w warunkach niskiej presji y, y, grzybów ze strony y, y, innych patogenów, i wtedy mamy większą swobodę w doborze substancji czynnych, i termin tego zabiegu możemy bardziej dowolnie ustalić. Jeżeli jest dużo opadów, jeżeli są wyższe temperatury, że rośnie szybko, wilgotność gleby jest zawsze umiarkowana albo wysoka, następuje szybki rozwój sprawców chorób, dotyczy to także zgnizy twardzikowej i szarej pleśni. No i rozwiązanie jest takie, następuje konieczność szybkiego zastosowania fungicydów w fazie żółtego pąka, czyli w jakiś sposób przyspieszamy ten zabieg. No i oczywiście ochrona roślin przez cały okres kwitnienia i dojrzewania może także dotyczyć ochrony łuszczyn. W tej sytuacji musimy zastosować środek, który ma długi okres działania. No i niekiedy może być tak, że możemy wykonać późny zabieg wtedy, kiedy rozpoczynają się tworzyć łuszczyny. Tu widzimy też popękania łodyg rzepaku. To ma często miejsce w czasie intensywnego wzrostu. Tu się otwierają bramy wejścia np. Do, do grzyba, który powoduje szarą pleś. Wykonanie zabiegu także łagodzi w tym przypadku porażenie przez sprawcę szarej pleśni. Yy, środków mamy dość dużo, ale niestety w rzepaku nam też wiele bardzo interesujących i kiedyś przydatnych substancji czynnych wycofano. Mam tutaj na myśli głównie chlorotalonil, tiofanat metylowy. W przypadku zbóż to są epoksikonazol, fempopimol, propikonazol. Jak widać, no, jest tutaj dużo substancji wycofanych, ale nie oznacza to, że brakuje nam środków do tego, żeby dobrze chronić rzepak. Całe szczęście, że rzepak jako gatunek należy do tej grupy roślin, gdzie fungicydów jeszcze nam nie brakuje. Pomimo to, że Komitet Europejski no, wycofuje lub proponuje do usunięcia wiele substancji czynnych. W przypadku walki ze sprawcą zgnizy twardzikowej mamy dużo fungicydów o zróżnicowanych tutaj substancjach czynnych, należących do różnych grup chemicznych. To jest azoksystrobina, bardzo często używana, solo może być używana w mieszaninie na przykład z diazolami lub innymi substancjami czynnymi. Może to być moskali z estromioliną, estromioliny z triazolami, nifekonazol pojedynczo lub z mieszaniną, plus triazol. Widać, tych możliwości jest dużo. Są to także triazole, stomioryny ze ZDHI, czyli z karboksyaminami. Jest to tutaj bardzo ważne. Nie będę tutaj się mocno rozwijał, ale widać, że możliwości są. Zwalczania zgnizy twarzykowej trzeba wybrać tylko precyzyjnie czas i termin. Mamy tutaj starsze i nowe substancje czynne. Do tych nowych bym wymienił, no, już nie taki nowy, ale stosunkowo niedawno zarejestrowany mefektryfluconazol, mandestrobina. Widać, że tutaj mamy dobre substancje, które skutecznie nam działają. W przypadku opóźniania zabiegów musimy bardzo zwracać uwagę. Na okres karencji, proszę Państwa, wybierajmy te fungicydy z y, substancjami czynnymi, gdzie na przykład nie ma okresu karencji, tam gdzie nie dotyczy, lub te okresy karencji są stosunkowo krótkie, y, bo dotyczy to szczególnie czerni krzyżowych, y, gdzie ta rozpiętość w okresie karencji stosowania środka jest bardzo duża. My wiemy, że rzepak bardzo długo y, pozostaje na polu, ale jeżeli okres karencji wynosi y, 60 kilka dni, czy ponad 60, no, możemy nie zdążyć, aby zrealizować stosując ten środek, dopuszczalny okres karencji, dozwolony do stosowania w rzepaku. Odmiany rzepaku, proszę Państwa, tutaj warto wspomnieć, że hodowla idzie bardzo na rękę osobom, które uprawiają rzepak. Pojawiają się nowe odmiany, które są. Albo odporne, bo mają geny odporności, albo tolerancyjne na obecność różnych sprawców chorób. I tutaj mamy taką charakterystyczną tabelkę, która nam pokazuje ilość odmian i ilość odmian z tymi cechami odporności czy tolerancji. W roku 2017, proszę mieliśmy kilka tylko odmian odpornych na słowo zgnizdy kapustnych. Praktycznie prawie nie było odmian tolerancyjnych na obecność wirusa żółtaczki i na kiłę kapusty, a zobaczcie, jaka duża różnica już występuje w roku 2024. Tutaj mamy ilość odmian praktycznie niewiele się zmieniła, jeżeli chodzi o sumaryczną ilość, ale radykalnie zmieniła się ilość odmian odpornych tolerancyjnych na kiłę, zwiększyła się wyraźnie ilość odmian tolerancyjnych na obecność wirusa żółtaczki rzepy, no i oczywiście wzrosła nam ilość odmian, które są których odporność jest determinowana przez geny odporności na porażanie przez sprawcę suchej zgnilizny kapustnych. I tutaj już po imieniu wymienione poszczególne odmiany, proponowałbym abyście państwo starali się korzystać między innymi z tych odmian Dlatego, że te odmiany mają potwierdzoną odporność na porażanie przez pracę kiły kapusty. Jest to 19 odmian. Te czerwone odmiany to są odmiany, które były zarejestrowane w tym sezonie. To jest odmiana Creiti, Cre odmiana Kromptur i LG Tarnatula. No, te nazwy są trudne, ale na pewno Państwo musicie je zapamiętać. <ścoughs> Przepraszam, bowiem one są po prostu tymi najnowszymi odmianami, które warto także mieć w swoim gospodarstwie, jeżeli występuje u Państwa problem porażania przez sprawcę kiły kapusty. Tu odporność na wirus żółtaczki rzepy. Aż 77 odmian, proszę Państwa. Dużo w tym roku zostało zarejestrowanych odmian. To są właśnie te odmiany zaznaczone na czerwono. Jak widać wybór jest duży. Chodzi tylko o to, żebyście Państwo korzystali... Z tej wielości odmian, bo dzięki temu o wiele lepiej będą rzepaki planowały na waszych plantacjach. Yy, I oczywiście tam zabrakło nam troszeczkę, nie wiem czy przypadkowo, ale też powinny pojawić się odmiany, które są determinowane genetycznie przez geny, które nie dopuszczają do porażenia przez sprawcę z gniózdy kapustnych. Takich odmian także mamy kilkadziesiąt. Najczęściej to jest gen RLM3. No, i na końcu, jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, jaka jest sytuacja, odsyłam Państwa do bezpłatnej platformy sygnalizacyjnej agrofagów prowadzonej przez Instytutem, przez Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy. Jest to zadanie finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa. Korzystajcie Państwo z tej platformy, bowiem mamy 350 punktów na terenie kraju. Będziemy zwiększać tę ilość punktów, które informują o aktualnym zagrożeniu w roślinach rolniczych, w tym także w uprawie rzepaku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry Państwu. Marcin Łański, firma BASF Polska. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu nowości w ochronie fungicydowej rzepaku ozimego, jak i również jarego. Produkt, architekt, to produkt o wielokierunkowym działaniu. Fungicyt zawierający pyraklostrobinę najmocniejszą strobilurynę dostępną na rynku polskim, która kontroluje nam patogeny na plantacjach rzepaku ozimego w okresie jesieni oraz wczesnej wiosny. Architekt czyli produkt, który wpływa na pokrój i morfologię roślin. Zastosowany jesienią będzie wpływał pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego, ale również będzie wpływał na prawidłowy pokrój rozety i przygotowanie rośliny do przezimowania. Zastosowany wiosną będzie wpływał na przełamanie dominacji wierzchołkowej w taki sposób, aby pobudzić rozgałęzienia boczne do rozwoju, aby łan był bardziej wyrównany, równiej dojrzewał i był zabezpieczony przed wyleganiem, a tym samym był łatwiejszy zbiór. Trzeci aspekt, na który wpływa zastosowanie Architekta Plus Turbo w uprawie rzepaku łozimego, to efekty fizjologiczne. Są one widoczne dzięki właśnie zawartości pyraklostrobiny, która wpływa na fizjologię roślin. O tych trzech cechach produktu Architekt chciałbym szerzej powiedzieć w dalszej części prezentacji. Na początku fungicyd. Fungicyd, który kontroluje nam najważniejsze patogeny występujące w uprawie rzepaku ozimego, czy to na jesień, czy też na wiosnę. Są nimi sucha zgnilizna roślin kapustnych, biała plamistość liści rzepaku, czerń krzyżowych, ale również mączniak prawdziwy. Na tym slajdzie widzimy Skuteczność fungicydową zastosowanego architekta plus turbo w uprawie rzepaku ozimego. Na jednej szalce Petriego kontrola, gdzie nie był zastosowany fungicyd, na drugiej liść z rośliny, gdzie został zaaplikowany architekt plus turbo w warunkach polowych. Następnie liście zostały zerwane i przeniesione do laboratorium. Jak widzimy, skuteczność architekta jest znakomita. Sucha zgnilizna nie rozwija się w przeciwieństwie do obiektu kontrolnego, gdzie mamy silny rozwój suchej zgnilizny. Wpływ architekta na pokrój rośliny to cecha, która wpływa na morfologię oraz przygotowanie rzepaku ozimego, aby zmaksymalizować plon tej Uprawy. Po lewej stronie widzimy orsiny kontrolne, gdzie mamy słabo rozwinięty system korzeniowy, ta część nadziemna jest mocno wyniesiona, po prawej zastosowany produkt Architekt plus Turbo, gdzie widzimy zdrowy, silny system korzeniowy, jak i również orzeta liściowa, prawidłowo przygotowana do zimowania, nisko osadzony stożek wzrostu i Dużo więcej zawiązków rozgałęzień bocznych niż w przypadku obiektu kontrolnego. Tutaj widzimy w przybliżeniu wysokości stożków wzrostu na obiekcie kontrolnym, gdzie ten stożek wzrostu jest bardzo mocno wyniesiony ponad powierzchnię gleby, produkt konkurencyjny i widzimy skuteczność zastosowania architekta plus turbo, gdzie ten stożek wzrostu jest mocno przytrzymany, zatrzymany. I ochroniony przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi, niskimi mrozami bez okrywy śnieżnej w okresie jesienno-zimowym. W ostatnich latach w, na obszarze Polski mieliśmy ciepłe okresy jesienne, też y, ciepłe y, okresy zimą, krótki okres, gdzie występowały pokrywy śnieżne, a ta temperatura w okresie zimy nie spadała zbyt mocno poniżej zera. Takie warunki sprzyjają rozwojowi rzepaku, niemniej jednak musimy pamiętać, że w przypadku wystąpienia znacznych spadków temperatur przy braku okrywy śnieżnej może skutkować wymarzaniem rzepaku ozimego. Prowadziliśmy badania w Finlandii, gdzie porównywaliśmy obiekty kontrolne do produktu Architekt Plus Turbo. I ocenialiśmy stopień przezimowania roślin. Jak widzimy na obiekcie kontrolnych, w negatywnych warunkach atmosferycznych, bez okrywy śnieżnej, z niskimi temperaturami poniżej zera, rzepak wymarza. Natomiast poletka, które zostały potraktowane architektem plus turbo, zostały zabezpieczone przed wymarzaniem, i takie plantacje przezimują i rokują wysokim plonem. Zastosowany architekt plus turbo na wiosnę, tak jak wspomniałem wcześniej, wpływa na przełamanie dominacji wierzchołkowej, również w dalszym stopniu stymuluje rozwój systemu korzeniowego, ale najważniejszą funkcją jest właśnie przełamanie dominacji wierzchołkowej, pobudzenie rozgałęzień bocznych do rozwoju, tak aby one równo zakwitały razem z pędem głównym i tym samym budowały jak najwyższy plon. Dzięki stosowaniu fungicydów z funkcją regulatora wzrostu na wiosnę łan jest nieco niższy, zabezpieczony przed wyleganiem, ale również łatwiejszy do zbioru, między innymi przez to, że mamy niższy łan, ale również równo dojrzewający. Wpływ na fizjologię roślin Architekta plus Turbo to wpływ dzięki zawartości pyraklostrobiny, jak widzimy w tym doświadczeniu, temperatura wywołana w laboratorium to 42 stopnie Celsjusza. Możemy sięgnąć pamięcią do okresu jesieni, a dokładnie września 2023, kiedy to temperatury były znacznie wyższe niż średnia z wielolecia. W tym doświadczeniu wywołaliśmy stres temperatury na roślinie. 42 stopnie Celsjuszy, jak można zauważyć, rośliny potraktowane produktem rozwiązaniem. Architek plus turbo znacznie lepiej znoszą wysokie temperatury, ten proces więdnięcia następuje później niż w przypadku obiektów kontrolnych czy też produktów konkurencyjnych. Architek plus turbo to fungicyt z funkcją regulatora wzrostu, który nie tylko wpływa na morfologię tej części nadziemnej rzepaku ozimego, ale tak jak wspomniałem wpływa i stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Architekt Plus Turbo, jak widzimy na tych zdjęciach, wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego. To dzięki zawartości właśnie chlorku, mepikwatu oraz proheksadionu wapnia. Tej masy korzeniowej mamy dużo więcej, dzięki czemu roślina lepiej się korzeni, lepiej pobiera wodę z gleby, a tym samym składniki pokarmowe. 5 stopni Celsjusza to wartość temperatury, którą warto zapamiętać, ponieważ architekt plus turbo można stosować, gdy średnia temperatura e, wynosi 5 stopni Celsjusza. Ten produkt jest już aktywny i działa efektywnie w roślinie, gdy mamy 5 stopni Celsjusza. To temperatura, którą doskonale myślę Państwo pamiętacie z produktu Karyx i tutaj wywołując produkt Karyx pragnę nadmienić, że ten produkt również z nami zostaje i mając do dyspozycji Architek Plus Turbo czy też Karyx mamy szeroką gamę produktów, które można właśnie stosować w rzepaku o zimym, czy to jesienią, czy też wczesną wiosną. Jeżeli chodzi o rekomendacje produktu Architekt Plus Turbo jeżeli chodzi o zabieg jesienny w fazie 4 do 6 liści, który ma na celu stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, a także uformowanie prawidłowo roz rozety liściowej i przygotowanie rośliny do zimowania, zalecam stosowanie architekta w dawce 1,5 litra na hektar oraz siarczan amonu, czyli turbo, w dawce 0,75 kg na hektar. W przypadku zabiegu wiosennego zalecam architekt w dawce 1,20 litra na hektar plus turbo, czyli siarczan amonu w dawce 0,6 kg na hektar. Siarczan amonu, określony i nazwany jako turbo, jest drobnokrystalicznym siarczanem amonu. Produkowanym przez firmę BASF i jest on dołożony już do architekta. Także kupując, państw, kupując państwo architekt, dostajecie Państwo od razu siarczan amonu, który należy dodać do produktu architekt podczas zabiegu. Przechodząc dalej, chciałbym przedstawić Państwu drugi produkt, nowość, którą będziemy wprowadzali. Wprowadzamy w tym roku na rynek polski, a mianowicie Pictor Rewi. To następca dobrze znanego Państwu Piktora 400 SC. Tutaj należy dodać, że Piktor 400 SC zostaje jeszcze z nami w tym roku. Yy, równocześnie wprowadzamy nowy produkt, który będzie następcą starego Piktora. Niemniej jednak, od kolejnego sezonu, czyli sezonu 2025, będziemy w ofercie posiadali tylko i wyłącznie Pictor Rewi. Piktor Revi to nic innego jak Rewizol oraz Boskalit. To formulacja stworzona specjalnie dla rzepaku, to szerokie spektrum zwalczanych chorób, szerokie okno zabiegowe, szeroka gama zwalczanych chorób w okresie kwitnienia rzepaku, a także gwarancja jakości i skuteczności zastosowanego rozwiązania. Boskalit to substancja czynna z grupy SDHI, która blokuje kiełkowanie zarodników. Rewizol to nowy triazol, który działa już od 5 stopni Celsjusza, charakteryzujący się grupą izopropanolową, która bardzo silnie wiąże się z enzymem patogena. Rewizol jako triazol ma szerokie spektrum zwalczania patogenów, ponieważ działa nawet gdy patogen jest w fazie wzrostu grzybni. Mając do dyspozycji dwie substancje czynne, mamy szerokie okno pod kątem zwalczanych patogenów, takich jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych oraz innych, tych, które występują w okresie kwitnienia rzepaku, ale również szerokie okno zabiegowe pod kątem fazy rozwojowej patogenów. Formulacja specjalnie stworzona dla rzepaku w przypadku Pictora rewi to formulacja SC – Nazwana przez firmę BASF SC, przez to, że posiada dopasowane adiowanty, które wspierają kluczowe parametry tego produktu, a mianowicie pokrycie, rozprzestrzenianie się po roślinie, a także retencję. Na tym slajdzie widzicie Państwo porównanie standardowej formulacji SC do formulacji SC, którą posiada Pictor Revi. Jak można zauważyć, czy to na liściu, czy to na płatkach kwiatowych, formulacja SC, którą charakteryzuje się Pictor Revi, pokrywa powierzchnię rośliny w znacznie większym stopniu niż w przypadku standardowej formulacji SC. To daje nam pewność działania, pewną skuteczność zastosowanego produktu, ale również te dopasowane adiowanty, które są włączone w produkcie Pictor Revi. Powodują, że substancje czynne trwale wiążą się z wierzchnią warstwą, warstwą woskową rzepaku i są powoli uwalniane do wnętrza rośliny, przez co gwarantują nam długotrwałą i zapobiegawczą ochronę w uprawie rzepaku ozimego. W ostatnich latach pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, dlatego warto inwestować w rozwiązania, które. Częściowo uniezależniają nas od warunków atmosferycznych. Mam tu na myśli na przykład gwałtowne opady deszczu, które wystąpią bezpośrednio po zabiegu. Pictor Revi, jego formulacja, zawartość substancji czynnych REWIZOL Boskalit, to rozwiązanie, które po aplikacji na suche rośliny w przeciągu godziny gwarantuje nam pełną skuteczność. Nawet gdy deszcz wystąpi godzinę po, wy, po wykonanym zabiegu rzędu 15-20 mm, nie wpływa na spadek skuteczności piktora rewi. Drugi aspekt to silne nasłonecznienie. Tutaj wiemy, że promieniowanie słoneczne powoduje rozpad substancji czynnych, które aplikujemy na rośliny. Rewizol to triazol, który posiada czterokrotnie... Wyższą odporność niż standardowe triazole dotychczas stosowane na rozkład przez promienie ultrafioletowe. Pictor Rewi daje nam gwarancję, że czy to w warunkach niesprzyjających, takich jak częste opady deszczu, czy też silne nasłonecznienie, będzie działał i miał pełną skuteczność. Pictor Rewi. Charakteryzuje się szerokim oknem aplikacji pod kątem fazy rozwojowej rzepaku ozimego. Można go stosować od fazy BBCH-57 aż do fazy BBCH-71. Oczywiście, dobrze wiemy, że najbardziej odpowiednią fazą, aby zwalczyć wszystkie patogeny występujące w okresie rzepaku, kwitnienia rzepaku ozimego, czyli zmienizna twardzikowa czerń krzyżowych, prawdziwy, czy też przedłużenie tej fungicydowej skuteczności zastosowanych fungicydów na wiosnę przeciwko e, cylindrosporiozie, należy zastosować Piktor Revi w dawce 1 litra w fazie pełni kwitnienia, gdy opadają pierwsze płatki kwiatowe. Zastosowanie Piktora Rewi w tym terminie, w tej fazie gwarantuje nam pewną skuteczność Przeciwko wymienionym patogenom. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dzień dobry, nazywam się Przemysław Gawlas, reprezentuję firmę Corteva AgriScience, gdzie zajmuję się zaprawami nasiennymi. Dzisiaj dla Państwa będę miał krótkie wystąpienie odnośnie zapraw, dokładnie odnośnie zaprawy do rzepaku. Natomiast na początek, jakby dla wprowadzenia, skupimy się, dlaczego w ogóle mówimy o zaprawach, dlaczego te zaprawy są ważne z punktu widzenia agrotechnicznego. Zaprawy są pierwszym etapem, kiedy walczymy tak naprawdę o plon, kiedy walczymy o zdrowie swoich roślin. Jest to etap od początku mniej więcej do BBCH 13-14, gdzie one są chronione, młode rośliny są chronione właśnie poprzez zaprawy. W tym okresie nie można stosować żadnych innych środków chemicznych do ochrony przed insektami, stąd też ich znaczenie jest takie, takie duże. Jeżeli mówimy o zaprawach, to naprawdę skupiamy się na trzech takich powiedzmy głównych elementach, to znaczy na precyzyjności działania tych, na dawce, która jest używana, oraz na samej skuteczności zaprawy w stosunku do szkodników. Precyzyjność i dawka to, to jest tak dość szerokie znaczenie ma. Natomiast mówimy tu przede wszystkim o działaniu ukierunkowanym na szkodniki. To znaczy w tym przypadku jak mówimy o y, substancji czynnej w Lumipozie, y, jest to substancja, która działa systemicznie, to znaczy rozchodzi się po całej roślinie, więc jest tylko szkodliwa. Dla tych, dla tych owadów, które są szkodnikami, które gryzą rośliny. Reszta owadów jest jakby w tym, w tym przypadku bezpieczna, ponieważ nie mają kontaktu z tą, z tą substancją. Więc jest to działanie ukierunkowane na szkodniki. E, tak jak mówiłem, jest to spowodowane tym, że ta substancja działa w sposób systemi systemiczny, czyli rozchodzi jest roz, rozpuszczona w roślinie, więc wszystkie te owady, które nie gryzą roślin, e, nie są narażone na jej wpływ. Jest to Dzięki temu bardzo profil ten środowiskowy jest bardzo dobry. No i tutaj też patrząc na zapylacze, one są zupełnie bezpieczne. Jeżeli mówimy o zaprawach, też jedną z ważnych rzeczy jest to, że tak naprawdę dzięki zaprawom wprowadzamy do środowiska jak najmniejszą ilość, ilość substancji czynnej w porównaniu na przykład do, do zabiegów, które są nalistne czy tam doglebowe. Jeżeli mówimy o skuteczności, to tutaj by można było powiedzieć o samej skuteczności w stosunku do, do, do owadów, natomiast też jeszcze należy tutaj sobie powiedzieć o długości działania substancji i, oraz szybkości działania, które są kluczowymi elementami, jeżeli chodzi o z punktu widzenia skuteczności tej zaprawy. Tak? Długość działania y, jest jakby ograniczona prawnie. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy rejestrowane zaprawy mają ograniczony prawnie, że nie mogą działać dłużej, niż do czterech tygodni. Jest to związane z tym, żeby nie działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o, o, o zwalczanie szkodników, czyli zwalczamy je tylko w tym momencie, kiedy trzeba. Tak? Powyżej powiedzmy BBCH 12 już są dostępne inne środki, środki lisne które można stosować, jeżeli wystąpi atak, atak, atak szkodników. Dlatego też, jakby to ograniczenie powoduje, że ten jeden miesiąc, miesiąc działania jest wystarczającym, żeby ochronić tą młodą roślinę przed tymi najważniejszymi szkodnikami, które, które mamy na tym etapie. Innym elementem, który mówi o skuteczności, albo jest jakby wykładnikiem skuteczności, jest szybkość działania. Jest to związane z tym, że tak naprawdę im szybciej działa, działa dana substancja na szkodniki, tym ich, ich, ich szkodliwość się zmniejsza. Jest to związane z tym, że przy szczególnie wysokiej presji szkodników ograniczamy, ograniczamy uszkodzenia roślin właśnie poprzez szybkość i skuteczność, skuteczność tej zaprawy. Jak Państwo widzą, tutaj są wymienione cztery główne tak naprawdę szkodniki, które mamy w tym, w tym okresie, czyli mamy śmietkę kapuścianą, pchełki ziemne i rzepaczane oraz gnatarza rzepakowca. Jak widać pierwsze, pierwsze od góry dwa, czyli gnatarz i pchełki są to szkodniki, które są szkodnikami nalistnymi. W przypadku gnatarza jest to larwa, w przypadku pchełek to są dorosłe, dorosłe, dorosłe chrząszcze. Natomiast odróżnia się od nich śmietka, której tak naprawdę nie widać na polu, jeżeli się nie wyrwie korzenia i nie będzie, bo ona jest atakuje korzeń i tam jest najgroźniejsza. Tak jak tu jest napisane mniej więcej kiedy występują poszczególne, Poszczególne szkodniki, więc widać, że okres działania lumipozy do tego BBCH 13-14 pokrywa się z występowaniem, występowaniem tego, tych szkodników w rzepaku. Co jest takim wyróżnikiem lumipozy? Tak? Z tej substancji, która się nazywa cyanotranilipro. Tu mówiłem wcześniej o szybkości działania. W przypadku cyanotraniliprolu on uszkadza. Receptory, czy receptory, które są odpowiedzialne za wyrzucanie za gospodarkę wapniem, co powoduje, że w momencie pobrania nawet niewielkiej ilości rośliny, ugryzienia, czyli pobrania tej rośliny przez szkodnika, bardzo szybko jest blokowane, blokowane te receptory, następują gwałtowne wyrzuty wewnątrzkomórkowe wapnia, prowadzi to do braku wapnia, a to samo powoduje, że po prostu wapń jest jednym z tych elementów, który odpowiada za Skurcze mięśni, więc nie ma wapnia, nie ma wyrzucania, mięśnie się nie, skur, nie, kur, nie, nie, nie skurczają, więc to powoduje, że te owady poprzestają żerowania, a pomiędzy 24 do 60 godzin, w zależności od gatunku, e, giną tak naprawdę. I ta szybkość, nawet mówię po tym jednym, jednym ugryzieniu, powoduje, że one już zaprzestają, zaprzestają e, żerować. E, tutaj dla, dla przypomnienia. Mamy z pierwszej strony, jeżeli patrzymy na powiedzmy szkodliwość, to mamy śmietkę kapuścianą, dorosły owad. Na drugim zdjęciu, na drugim zdjęciu od lewej mamy uszkodzony korzeń. To jeszcze później będzie pokazywał troszeczkę z bliska, z bliska więcej tych, tych uszkodzeń. Po prawej stronie mamy larwę gnatarza, która, która, która atakuje liście. Na tych obrazkach zaś mamy pchełkę rzepakową i pchełki ziemne jako, jako dorosłe, dorosłe owady atakujące młody rzepak. Tutaj są jakby zdjęcia pokazujące, co się dzieje w przypadku, jakie są uszkodzenia korzeni w przypadku ataku śmietki, kiedy nie były te rośliny chronione. Tak? Jest, to, jest to bardzo newralgiczne, z tego względu, dlatego też mówi się, że śmietka jest jednym z tych kluczowych, bo raz, że jej nie widać, więc jakby musimy z góry przyjąć, że może być i atakować. Dwa, jakby atakuje... W tamtym okresie najbardziej istotny, istotny element rośliny, czyli korzeń. Tak? Jeżeli się wgryzie w korzeń, przerywa wiązki przewodzące, powoduje to do jakby redukcji korzenia, do jego skracania. Jest tendencja do tego, że roślina będzie słabiej rosła, no bo ze względu na to, że nie jest w stanie transportować składników odżywczych z gleby do, do, do części zielonych. Tutaj Państwo, jak widzą, też. Mamy przykładowy, przykładowy korzeń, e, widać nadgryzienia. Tak? I to jest ta różnica, e, która, która, którą, którą się pokazuje. Tak? Jeżeli na tym wcześniejszym e, zdjęciu było widać, że te larwy wchodzą, przegryzają korzeń, to na tym jest pokazane w jaki sposób. Jakby działa lumipoza. To znaczy, że, no, wiadomo, ponieważ działa systemicznie, więc musi szkodnik ugryźć, ugryźć roślinę, żeby pobrać tą substancję niszczącą je. Więc widać te powierzchowne ugryzienia, ale nie jest przerwany korzeń, znaczy nie jest przerwane wiązki, nie jest wgryziony w bąb korzenia. To powoduje, że ta roślina ma szansę się zregenerować i też jakby rosnąć dalej bez żadnych, bez żadnych większych problemów. Tutaj kolejne zdjęcia pokazujące właśnie te powierzchowne, powierzchowne działania i to jest proszę Państwa jakby pokaz skuteczności, tak? Bo jeżeli wykopią sobie Państwo u siebie na polu roślinę i nie będzie takich powierzchownych, powierzchownych ugryzień, to znaczy, że jakby nie działała, nie działała lumi poza z tego względu, żeby po prostu nie było tego szkodnika, tak? To samo jest, się dzieje, że na przykład jeżeli nie ma e, ugryzień na liściach, no to znaczy, że nie było narotu pchełki i te pchełka nie gryzła, tak? Jeżeli liście są bez żadnych kropek, ale to znaczy wygryzionych dziurek, które zaraz pokażę. E, tutaj macie Państwo też przykładowe z zeszłego roku, z wiosny, e, jaki sposób działa powiedzmy lumipoza. Tak? Z lewej strony na prawym obrazku mamy przykład jak, jak zestawu, gdzie była na lumipozie, po prawej stronie było na innej substancji czynnej. Jak widać, korzenie te po lewej stronie, gdzie poza, nie są poprzegryzane, te rośliny rosły dalej, w głąb tak jak trzeba. Natomiast widać, co się stało po prawej stronie, gdzie ta śmietka jednak wgryzła się w korzenie, poucinała je, one idą jakby w boki. Pomimo, że nie widać dużych różnic, jeżeli chodzi o na, na ten moment, jeżeli chodzi o tą część zieloną, z tego względu, że to była końcówka marca zeszłego roku, gdzie dostęp wody był bardzo duży, więc te rośliny miały nawet przy tym ograniczonym systemie korzeniowym, Miały, miały jakby dostęp prawidłowy do wody. O tyle w późniejszym etapie już od kwietnia, gdzie zaczynały być problemy z wodą, czy w maju, to już różnice w rozwoju roślin były dość istotno, istotne i było to widać na polach, że zupełnie inny jest jakby rozwój tej rośliny, ze względu na to, że nie miały do takiej możliwości dostępu do, do wody. Tutaj też są, tak jak mówiłem, pokaże wygryzione dziury. U góry strony, z lewej, z lewej strony u góry widać pojedyncze nagryzienia na liściach, i to znaczy, że zaprawa działała, tak, że owady były, były, były te pchełki, które wygryzły po dziurze, no i niestety zginęły więcej nie wygryzły. Tak? Po prawej na dole macie Państwo przykład, jak jest bez ochrony. Więc widać, że te uszkodzenia są, są zdecydowanie większe i w tym momencie jeszcze też tu akurat jest taki jeden element, który jest ważny i o którym trzeba powiedzieć, że te rośliny po prawej stronie, gdzie są tak mocno wygryzane, były w opóźnionym siewie. One były około 7-8 września siane, niedaleko pól, które były wysiane pod koniec, pod koniec sierpnia. I ta różnica spowodowała, że pchełki atakowały tego, ten, ten, ten rzepak we wcześniejszej fazie niż normalnie by atakowały, tak? To też powoduje, że ich jakby szkodliwość jest, 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 jest o wiele większa. Zresztą akurat na tym, na tym polu, co byłem, jak. Może to doskonale tak nie widać na tym zdjęciu po lewej stronie na dole, ale tam na tym zdjęciu jest około 11 osobników pchełek martwych leżących na, 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 na ziemi, e, gdzie proszę pamiętać, że i to jest na szerokości 15 cm, bo to jakby roz, rozstrzał, jeżeli chodzi o e, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, e, gdzie próg szkodliwości przy pchełkach mówimy o jednej sztuce na metr bieżący. Także tutaj mieliśmy. 11 sztuk na 15 cm, więc, więc ta presja była bardzo duża. Stąd też te uszkodzenia po prawej stronie tak aż tak mocno wyglądają. E, proszę Państwa, robiliśmy też badanie w czterech miejscach w Polsce w 2020 roku, gdzie porównywaliśmy e, różne rozwiązania dostępne na, na, na polskim rynku. E, Tutaj było to, po lewej stronie akurat badanie dotyczyło pchełki, po prawej stronie była, była śmietka. Było to badanie wykonane przez Instytut Ochrony Roślin. Niezależne badanie, które, które, które wyniki my tylko dostaliśmy. I jak widać, to było porównanie lumipozy do dwóch, dwóch, dwóch substancji czynnej, które się mogły pojawić w tamtym czasie na, na rynku oraz do kontroli. Jak widać w przypadku ch, ch, pchełki, ta skuteczność po do, stronie do, do kontroli jest, jest o połowę mniejsza liczba ugryzień na roślinę, niż w przypadku jakby kiedy nie było żadnej ochrony, ale też widać różnicę pomiędzy ilością ugryzień, ugryzień w stosunku do dwóch konkurencyjnych substancji, substancji czynnych. Ta różnica o ile w w hełce aż tak duża nie była. O tyle, jeżeli popatrzymy na prawy, na prawy wykres, gdzie dotyczył śmietki kapuścianej, to już tutaj jeżeli chodzi o procent uszkodzeń korzenia przez larwy śmietki, te różnice są zdecydowanie większe. Tak? E Pomimo tego, pomimo tego, że e, tak naprawdę te różnice są takie duże, to one i tak jeszcze mogłyby być większe, bo tak jak mówiłem, wszystko też zależy od presji. Tutaj akurat w obu tych przypadkach przy tym badaniu presja była niska lub średnia. Tak? Natomiast jeżeli presja by była jeszcze większa, to te różnice między kontrolą i, i innymi substancjami, a substancją zawartą w limpozie by były jeszcze, jeszcze większe. Więc to też po, powoduje, że e, ta ochrona nie dotyczy samej... Po prostu dajemy jakąś substancję, ale też ważne, w jaki sposób ona działa, żeby po prostu ta ochrona była na prawdziwie dobrym poziomie. Szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o ten, o ten, o ten bardzo, bardzo ważny szkodnik, o tym ważnym szkodniku, jakim jest śmietka kapuściana. Więc wybór tak naprawdę zaprawy dla państwa powinien się opierać na bardzo konkretnych wynikach badań, na tym, jak. Firmy, które testują, firmy hodowlane, które używają, w, używają tych zapraw, jak one mają własne doświadczenie, po rozmowach z ich przedstawicielami, po zadawaniu im pytań szczegółowych, mogą Państwo wtedy spokojnie sobie wybrać odpowiednią, odpowiednią, e, odpowiednią zaprawę dla, dla Was. Natomiast zaprawa ma być tym jednym z początkowych etapów, gdzie dajecie szansę prawidłowego rozwoju swoim, swojemu rzepakowi, tak żeby on mógł w pełni jakby zrealizować swój zapisany genetycznie potencjał plonotwórczy. A wiadomo, że nie ma nic lepszego jak prawidłowy, dobry start, który jakby na, na jesieni kwidesencją tego jest prawidłowe wejście w okres zimowy, później przezimowanie, no i dalszy, dalszy rozwój rośliny. Tutaj dla informacji też podam, że od zeszłego roku lumipoza została zarejestrowana w kukurydzy na drutowce. Jest to jakby nowe zastosowanie, które pewnie będzie też dostępne już od 2024 roku na rynku, na rynku w Polsce. Dziękuję za uwagę i zapraszam w razie czego do dowiedzenia stron internetowych czy wysłuchania innych, innych prelekcji na ten temat. Witam państwa. Ja nazywam się Tomasz Szymański, jestem produkt menadżerem w firmie Zaten Union. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj chwilę porozmawiali, jak ważny jest wybór właściwej odmiany w zmieniających się warunkach środowiskowych. I mówiąc tutaj o zmieniających się warunkach środowiskowych, myślę tutaj o tym, jak zmienia się nam klimat w Polsce. Dużo się mówi o ociepleniu klimatu i niestety obserwujemy to również w naszym kraju. Średnio temperatura wzrasta o 0,29 stopnia na każde 10 lat. Właśnie zakończył się miesiąc luty i już wszyscy mówią, że jest to najcieplejszy miesiąc od momentu, momentów pomiarów w Europie. Na co ten klimat, zmiana klimatu wpływa? Przede wszystkim powoduje ona ekstrema pogodowe, które widzimy z każdym Rokiem. Jak Państwo widzą na tym lewym diagramie e, e, są dane z zeszłego roku, czyli od 1 grudnia 2022 do 20 stycznia 2023, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi temperaturami, e, e, które były dużo wyższe od wielolecia. W tym roku Czyli od 1 grudnia 2023 do 14 stycznia 2024 już nie mieliśmy tak wysokich temperatur, ale za to e, mamy tutaj e, dużo wyższe opady, wyższe niż wielolecie. Także widzimy, że z każdym rokiem będziemy musieli mierzyć z innymi problemami. Jak to wpływa nam na nasze rośliny, które znajdują się na polu? No przede wszystkim ta zmiana klimatu, to ocieplenie powoduje, że wszystkie fazy rozwojowe naszych roślin przyspieszają. Zaczynając od strzelania w dźbło, po żniwa kończąc. Jak Państwo widzą, w przeciągu tych 30 lat żniwa przyspieszają nam średnio o 0,35 dnia każdego roku. Dojrzałość woskowa o 0,53 dnia każdego roku. Kłoszenie 0,37 dnia i strzelanie w dźbło. 0,42 każdego roku. Także bardzo ważne jest, aby dobierać te rośliny, które sobie radzą w tych zmieniających się warunkach. Spójrzmy, jak w ogóle wygląda rolnictwo w Polsce. Tu mają Państwo na wykresie powierzchnię upraw zbóż w ostatnich trzech latach. Jak Państwo widzą, no tutaj prym oczywiście wiedzie pszenica ozima, ale również o zimę i coraz bardziej rozwija się jęćmień ozimy. Żyto o zimę jest powiedzmy na stałym poziomie. Ale globalnie spojrzeć ponad 70% wszystkich zasiewów w Polsce stanowią zboża o zimę. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim ze względu na plony. Państwo wybierając zboża o zimę, Oczekują wyższych plonów i tak faktycznie jest. Na tym wykresie mają Państwo dane odnośnie planowania zbóż w latach 2017-2023 według danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jak Państwo widzą, prym tutaj wiedzie pszenica ozima, która charakteryzuje się najwyższym poziomem planowania, następnie jęćmień ozimy, o zimę. I tak naprawdę. To jest mądry wybór z Państwa strony, żeby jednak skupić się na tych zbożach ozimych, gdyż dają Państwu one wyższy plon niż zboża jarę. Jak to wygląda w potencjale plonowania zbóż? Na tym wykresie zaznaczone są te trzy główne zboża ozime, czyli pszenica, pszenżyto i jęczmień ozimy. I jak wygląda planowanie według badań porejestrowego, doświadczeństwa odmianowego które jest wykonywane przez coboru. I tu Państwo widzą, że tak naprawdę najszybszy postęp hodowlany, czyli wprowadzanie nowych odmian, nowych wyżej, planujących odmian, e, obserwujemy w jęczmieniu ozimym. To jest ta linia zielona, która nam e, najbardziej pionowo idzie do góry. I w przyszłości możemy oczekiwać, że jęczmień ozimy ma szansę stać się najwyżej. Plonującym zbożem w naszym kraju, wyprzedzając nawet pszenicę ozimą. Ale jeśli spojrzy, spojrzymy na te czerwoną i niebieską, czyli pszenicę ozimą i o zimę, tutaj też, też postęp e, biologiczny jest widoczny, gdyż z każdym rokiem to planowanie nam wzrasta. Co wpływa nam na plon? No bo wszyscy pracujemy, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki planowania na naszych polach. Są rzeczy zależne od nas i rzeczy no, na które nie mamy wpływu. Do takich rzeczy na przykład należą warunki atmosferyczne, które mogą nam e, podpasować pod dany gatunek, czyli nie będzie suszy, nie będzie nadmiernych opadów. E, oczywiście odpowiednia agrotechnika jest ważna, podozmian Warto też na przykład uprawiając rzepak ozimy e, mieć w podozmianie jęć ozimy, gdyż daje nam to dużo czasu na odpowiednie przygotowanie pola pod rzepak ozimy. Odpowiednie terminy siewu. Ja osobiście jestem zwolennikiem e, siewów późniejszych niż wcześniejszych lub obniżenia normy wysiewu w tych siewach e, wcześniejszych. Powoduje to też ograniczenie ilości E, chorób na naszych polach oraz e, zapobiega nadmiernemu rozkrzywieniu się e, zbóż. Oczywiście nawożenie i środki ochrony roślin to są rzeczy bardzo ważne i odpowiednie zastosowanie i w odpowiednim terminie wpływa również na plon. Ale to, na co mamy największy wpływ, to jest wybór odpowiedniej odmiany. Odmiany różnią się między sobą. I wybór odpowiedniej odmiany do odpowiednich warunków środowiskowych, które nam się zmieniają, ale również do państwa warunków polowych jest tutaj rzeczą kluczową, na którą państwo mają realny wpływ. Tylko jak tą odmianę wybrać? W Krajowym Rejestrze w Polsce mamy bardzo dużo odmian. Jak państwo widzicie, w samej pszenicy o zimie jest 137 zarejestrowanych odmian. W tych odmian jest 49, przę żyto 50 i żyto o zimę 77. Z racji tego, że znajdujemy się w Unii Europejskiej, mają Państwo dostęp też do katalogu unijnego tych odmian i w samej pszenicy o zimę, e, tych odmian jest ponad 2000 zarejestrowanych w Unii Europejskiej, z których mogą Państwo e, wybrać i zasiać je na swoich e, polach. Dlatego na co zwracamy, na co ja Państwu radę zwracać uwagę przy wyborze odmiany? Przede wszystkim e, muszą Państwo zdecydować, na jaką, jaka jakość Państwu odpowiada ale, oraz jaką jakość Państwo chcą robić. Jeśli wybierają Państwo e, jeść pieniążki no tutaj mamy dwa rodzaje jakości, czyli odmiany sześciorzędowe i odmiany dwurzędowe. W pszenicy Mamy różne klasy jakościowe: klasy jakościowe elitarne, e, klasy A lub klasy B. Należy pamiętać, że klasy A mają większą ilość białka, czyli ziarno będzie wyższej jakości, jednak jest to skorelowane z plonem, czyli plon będzie niższy. Przy odmianach B klasowych jest niższa jakość tego ziarna, jednak uzyskujemy tutaj wyższy plon. Podobnie jest z zimotrwałością. Radziłbym Państwu wybierać odmiany zarówno o tej wysokiej zimotrwałości, jak i trochę niższej, gdyż te odmiany o niższej zimotrwałości dadzą Państwu wyższy plon, a te o zimotrwałości wyższej dadzą e, troszkę niższy plon, ale będą Państwo mieli ten spokój i bezpieczeństwo na e, polu. Klasy wczesności. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż nie wiemy w którym momencie, zwłaszcza podczas kwitnienia, spadnie nam deszcz. Ja zawsze radzę y, zasiać 20% odmian o wcześniejszy, wcześniejszych, potem 50% odmian o średniej wczesności i 30% odmian y, późniejszych. To daje Państwu bezpieczeństwo, że średni plon z Państwa pola będzie na zadowalającym poziomie. I odporności, ponieważ y, w tym momencie jeśli rejestrujemy nowe odmiany. Posiadają one różnie wprowadzone odporności, które pozwolą i które uzyskać odpowiedni plon oraz zabezpieczą to pole. I nie mówimy tutaj o odpornościach już na takie główne choroby, które występują, tylko te dodatkowe odporności, czyli na przykład odporności na wyleganie czy różne wprowadzone geny, które dają nam tą dodatkową odporność, na przykład na Mączniaka czy na e, e, rdzę żółtą. I właśnie odporność na wyleganie jest jednym według mnie z najważniejszych czynników. Jak Państwo widzą na tym wykresie, najwięcej e, e, wyładowań atmosferycznych, czyli za tym idzie huraganowych wiatrów i burz, mamy w miesiącach czerwcowych, lipcowych i sierpniowych, czyli w tym momencie, kiedy nam to zboże dojrzewa, i wtedy jest ono najbardziej narażone. Na, na wyleganie poprzez niekorzystne warunki e, pogodowe. Jak możemy się przed tym uchronić? W jęczmieniu możemy wybierać odmiany, które mają stabilne dokłosie i stabilne źdło. Jedną z naszych takich flagowych odmian o wysokiej odporności na wyleganie jest właśnie odmiana SU Midnight. W pszenicy Część naszych pszenic ma już wprowadzony gen PCH1. Jest to gen odporności na choroby podstawy źbła. A doskonale wszyscy wiemy, że jak jest zabezpieczona podstawa źdźbła, no to też ta odporność na wyleganie w późniejszych fazach rozwojowych jest dużo wyższa. W jęczmieniu. Udało się też wprowadzić odporności na żółtą mozaikę jęczmienia i łagodną mozaikę jęczmienia. Na tym lewym wykresie, gdzie widzicie Państwo mapę Polski są wyniki badań, które zostały wykonane przez Instytut Ochrony Roślin w 2008, i 2000, 2008 do 2010 roku. Wtedy, kiedy jeszcze tego jęczmienia nie było za dużo na naszych polach widzicie Państwo, żółtym kolorem zaznaczony jest, gdzie ta żółta mozaika jęczmienia występuje. Teraz w 2023, gdzie podwoiła się ilość jęczmienia, tak naprawdę na polskich polach, święt twierdzi, że, ta, że tą żółtą mozaikę jęczmienia znajdziemy w każdym województwie. Dlatego tak ważne jest, aby wysiewać odmiany, które posiadają geny odporności na tą chorobę, która nam po prostu zabezpieczą to pole. I tak naprawdę ograniczą też e, przenoszenie tej choroby na inne nasze pola. A czym ona się ta choroba charakteryzuje? Przede wszystkim zaczyna się od drobnych plamek, następnie przechodzą przez smugi, żółknięcia liści, nekrozy i zahamowania roślin. I tak naprawdę rośliny są skarłowa ciałe i ograniczają nam plonowanie. My w swoim portfolio mamy rozwiązanie właśnie na tą żółtą mozaikę i Problemy z wyleganiem. Jest to jęcień o zimy SU Midnight. Odmiana, która właśnie e, charakteryzuje się bogatym bakietem genów odpornościowych, wysoką tolerancją na wyleganie i łamliwość zibła oraz, co też bardzo ważne, posiada wysoką zimotrwałość 5 e, w skali coboru. Odmiana zarejestrowana w Polsce, która dzięki tym dodatkowym odpornościom potrafi uzyskiwać ponadprzeciętny plon. E, na naszych polach. Żeby nie być gołosłowny, jeśli chodzi o ten gen PCH1, również posiadamy pszenicę o zimą, odmiana Palas, jest to odmiana e, o wysokiej klasie jakościowej, e, A, o odpowiedniej zimotrwałości na polskie warunki, czyli 4. I tak mówię, posiada gen PCH1, który nam chroni podstawę źdźbła. Dzięki temu też odmiana jest bardziej odporna na wyleganie. A co dodatkowo, doskonale radzi sobie ta odmiana, jeśli mamy okresowe niedobory wody. Zwłaszcza w tych ostatnich suchych latach, które były, odmiana ta doskonale sprawdzała się na poletkach hodowlanych, jak i już na polach produkcyjnych. Już podsumowując, niezaprzeczalnie, no. Spotykamy się z ociepleniem klimatu w Polsce, jednak żeby się z tym poradzić, najważniejszym czynnikiem, żeby zwiększyć planowanie na naszych polach jest korzystanie z postępu biologicznego, a postęp biologiczny w produkcji roślinnej polega na wprowadzeniu nowych odmian, nowy, hodowli nowych odmian i wprowadzenie ich przez państwo na wasze pola. Są badania, które średnio mówią, że z każdym rokiem Postęp biologiczny pozwala nam uzyskiwać do 50 kg ziarna na hektarze. I pamiętajcie Państwo, wybierając odmiany, kierujcie się różnymi parametrami, czyli ich jakością, zimotrwałością. Wybierajcie różne, różne klasy wczesności oraz wybierajcie odmiany, które posiadają te dodatkowe odporności, dzięki temu będą Państwo mieli zabezpieczony plon na Waszych polach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze media społecznościowe do obserwacji.